Wracamy do tematu opłat za śmieci. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o podwyżkach i ich powodach. Jeszcze do nich wrócimy, ale najpierw robimy przegląd zmian, które szykują się w innych samorządach regionu. Zaczynamy od Nowej Soli i głośnej już wypowiedzi prezydenta Jacka Milewskiego, który o podwyżce mówi ogromna. I dotyczy to nie tylko samej Nowej Soli, ale także między innymi Kożuchowa, Sławy, Otynia, Bytomia Odrzańskiego, Kargowej, Nowego Miasteczka, w sumie 12 gmin. Do tej pory mieszkańcy tych gmin płacili za segregowane odpady 15 zł, po podwyżce będą to 32 zł. Prezydent Jacek Milewski na swoim profilu społecznościowym napisał: to, co dzieje się w całej Polsce od kilkunastu miesięcy i to, przed czym dotychczas skutecznie się broniliśmy, niestety także w naszym mieście staje się faktem. Włodarz podaje powody podwyżek, dokładnie takie same jak w gminie Krosno-Odrzańskie, jak zresztą w całej Polsce. Są to zmiana przepisów ustawowych wprowadzających nowe zasady gospodarowania odpadami, skokowa podwyżka opłat środowiskowych, zmiany w kosztach bieżących ponoszonych przez operatora. Ten skok ceny o ponad 100% jest niczym w porównaniu do podwyżki, która czeka mieszkańców gminy Sulechów. Tam stawka rośnie z 14 zł do 35, czyli dokładnie o 150%. W wypowiedziach do mediów burmistrz Sulechowa mówi, że takie są obecnie realia. Samorządy w całej Polsce mają podobny problem, stały się ofiarą systemu gospodarowania odpadami, którego koszty cały czas rosną. W tej materii potrzebna jest zmiana systemu na poziomie ogólnopolskim. Suchej nitki na przepisach i wynikających z tego opłatach nie zostawia także burmistrz Krosna Odrzańskiego. Przypomnijmy wypowiedź z ubiegłego tygodnia. My musimy dostosowywać system do przepisów prawa, które obowiązują w Polsce. I to jest chyba największy dzisiaj wyznacznik cen w ogóle gospodarowania odpadami. Jest co chwilę awantura o odpady komunalne, ale to nie my ustalamy prawo. To państwo polskie ustanawia przepisy. My je tylko wdrażamy i realizujemy. W Krośnie Odrzańskim przyjęto inną strategię niż w wymienianych wcześniej gminach. Podwyżka nie jest tak drastyczna, jakby się mogło wydawać. Po pierwsze, zracjonalizowano system pobierania opłat i dzisiaj dziur w systemie z powodu niepłacenia za wywóz odpadów jest mniej. Po drugie, przewidując takie zmiany, zdecydowano się przeliczyć koszty także w pierwszej połowie tego roku. Nie ma więc finansowego szoku w portfelach mieszkańców. Nie znaczy to jednak, że nie rosną zewnętrzne opłaty. Rosną tak samo jak w innych gminach Polski. Jest to tak zwana opłata środowiskowa. Jest duży wzrost za odbiór w zakładzie utylizacji śmieci. Dochodzi do tego fakt, że na przykład jeszcze w 2018 roku za wywiezienie posegregowanego plastiku w zakładzie utylizacji płacono 50 zł za tonę. Teraz to my płacimy i to 300 zł. Kolejny przykład – szkło. Dostawaliśmy 20 zł za tonę, teraz płacimy 150. Ktoś mógłby powiedzieć: to nie segregujmy. Nic bardziej mylnego. Za nieosiągnięcie poziomu recyklingu do 2024 roku, musi to być minimum 50%, grożą olbrzymie kary, które mogą wynieść nawet kilka milionów złotych. Mieszkańcom się to nie opłaci. Podsumowując, podwyżka w Krośnie Odrzańskim wynosi od 1 stycznia około 17%. Możemy też pokusić się o wyliczenie i porównanie kosztów wywozu dla jednej osoby. Każdy tego wyliczenia może dokonać w domu. W przypadku Krosna Odrzańskiego ubiegłoroczne średnie miesięczne zużycie wody trzeba podzielić przez liczbę mieszkańców. Średnio na jednego mieszkańca wyjdzie to około 3-3,5 metra sześciennego, czyli nową stawkę 8,80 zł mnożymy razy 3, wychodzi 26,40 zł. Jest jedna rzecz, o której musimy pamiętać. Opłaty w danym roku są wyliczane na podstawie zużycia wody za poprzedni. Teraz porównajmy stawki w gminach w przeliczeniu na jedną osobę. Przypomnijmy jeszcze, że mieszkańcy gminy muszą złożyć nowe deklaracje. W grudniu 2020 roku mieszkańcy naszej gminy otrzymają wzór nowej deklaracji oraz zawiadomienie o wysokości nowej stawki wraz z instrukcją, jak wypełnić należy deklarację, i otrzymają to na adres nieruchomości. Deklarację otrzymają mieszkańcy domów jednorodzinnych, natomiast właściciele lokali mieszkalnych należących do wspólnot mieszkaniowych obowiązek złożenia deklaracji do gminy spoczywa na ich zarządcach nieruchomości. Deklarację należy złożyć do 10 lutego 2021 roku i proszę Państwa, proszę koniecznie pamiętać, że należy uwzględnić zużycie wody za rok 2020.
Nowa stawka za wywóz odpadów będzie obowiązywać od 1 stycznia.